Gość Radia Via. Dorota Zańko, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Stanisław Orzuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie pośle, już za kilka dni, dokładnie 1 maja, będziemy świętować 10-lecie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jak pan skomentuje tę decyzję? Czy była ona słuszna? Przecież przed wejściem do Unii wielu Polaków miało mnóstwo obaw. Tak, miało wiele obaw i te obawy nie u wszystkich po prostu prysnęły. Ja przypomnę jedną rzecz, że nie możemy tego 10-lecia oceniać w sposób jednoznaczny z perspektywy tylko tych 10 lat. My musimy sięgnąć pamięcią nieco wcześniej i spróbujmy policzyć koszty dostosowania gospodarki polskiej, czy Polski w ogóle prawodawstwa, właśnie do wymogów unijnych. Nie jest to policzone, natomiast chciałbym powiedzieć, że jest to policzalne i sądzę, mam nadzieję taką, że w przeciągu najbliższych, załóżmy 5 lat, takie wyliczenia precyzyjne będą zrobione i wtedy odpowiedź na to pytanie precyzyjne może paść precyzyjne. Natomiast patrząc z punktu mojego widzenia jako samorządowca, bo byłem wtedy starostą rzeszowskim oraz w tej chwili jako polityka, parlamentarzysta od 2005 roku, pieniądze te unijne, ale to też w cudzysłów, ale za chwilę do tego wrócę, są widoczne na polskich drogach, w polskiej infrastrukturze, przede wszystkim samorządowej. To samorządy dzięki swojej aktywności oraz gospodarności wykorzystały szansę, jaką była możliwość wybudowania czy zmodernizowania infrastruktury. Tylko dodam jedną rzecz, że samorządy zapłaciły za to ogromną cenę, dlatego że od 2007 roku, kiedy to dług z sektora samorządowego był około 24,5 miliarda złotych, w tej chwili on wynosi ponad 70 miliardów, natomiast te pieniądze poszły na ten tak zwany udział własny. W przypadku sektora rządowego było to nieco gorzej. Natomiast też widzimy na polskich wsiach, miasteczkach, miastach wiele inwestycji, które nie powinny powstać, a one powstały za duże pieniądze, również te unijne, gdyż nie są to inwestycje prorozwojowe. Koszty utrzymania tych inwestycji na pewno będą pogrążać wiele samorządów i nie tylko samorządów. Beneficjentem środków unijnych było również Podkarpacie. Ono dosyć dobrze wykorzystuje te pieniądze z kasy unijnej. W jakim kierunku powinno rozwijać się Podkarpacie? Przed nami właściwie ruszyła kolejna perspektywa finansowa. Tak, pani słusznie zauważyła, natomiast ja chciałbym odkłamać tą rzeczywistość, którą się próbuje tworzyć. Jakoby Podkarpacie było rekordzistą w rozwoju, że dopędzamy inne regiony, tak wcale nie jest. Te różnice, one się rozwierają, czyli tutaj rozwój Podkarpacia jest dużo niższy niż rozwój średniego regionu w Polsce. Dane GUS-owskie mówią o tym jednoznacznie. Natomiast jak powinno się rozwijać Podkarpacie, w którą stronę należałoby iść w kierunku wykorzystania środków unijnych? To, co powiedziałem wcześniej, przede wszystkim badania, rozwój i inwestycje prorozwojowe, a żeby te inwestycje realizowane, jak wcześniej powiedziałem, dużym wysiłkiem udziału własnego dawały szansę czy gwarancję rozwoju gospodarczego. Inwestycje prorozwojowe, które mogą tworzyć i będą tworzyć nowe miejsca pracy. Takim pięknym przykładem, który można podać wiele, jest to inwestycja realizowana przez bliski mi przecież powiat rzeszowski, którego byłem na dobrą sprawę twórcą. Mówię o Podkarpackim Parku Technologiczno-Naukowym, który realizowany jest przez powiat. Wspomniał pan poseł o samorządach właśnie w kontekście tej akcesji do Unii Europejskiej, że one zapłaciły dosyć wysoką cenę. W jakiej kondycji są nasze samorządy? Nakłada się na nie coraz więcej obowiązków? Tak, po prostu ja kiedyś postawiłem taką tezę, bo byłem samorządowcem od pierwszej kadencji, od początku lat 90., że tyle jest samorządności, ile jest pieniędzy na realizację tych zadań. Ubolewam nad tym, że od 94 roku coraz więcej zadań przybywało, natomiast nie szły przez za tym pieniądze. Natomiast od 2008 roku, i mogę służyć tutaj, będę służył przykładami, ażeby nie być posądzony o stronniczość, to przerasta wszelkie oczekiwania i dopuszczalne normy prawne. Mówię o konstytucji w tej chwili, bo na realizację zadań
zadań przekazano około 30% niezbędnych środków finansowych do realizacji zadań zleconych. Samorząd, dokładając dochodów własnych do realizacji zadań zleconych, w świetle zapisu ustawy o finansach publicznych łamie prawo. Tak być nie powinno. Namawiam samorządy do pójścia drogosądową, bo to jest jedynie taka możliwość, żeby ten chocholitaniec przerwać. Eksperci banku PKO BP wyszacowali, że od 2008 roku średnio rocznie przekazywano zadania bez środków finansowych na ich realizację na poziomie około 12 miliardów złotych. To świadczy o możliwościach samorządu. Obawiam się, że jeśli nie dojdzie do opracowania nowej ustawy o finansowaniu samorządu terytorialnego, bądź nie daj Boże dojdzie do zmiany systemu wyrównawczego, tego słynnego Janosika, samorządy nie będą w stanie absorbować środków finansowych tej nowej perspektywy finansowej, bo nie będzie na udział własny. Sytuacja samorządu terytorialnego staje się dramatyczna. Panie pośle, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak przekonać mieszkańców naszego regionu do tego, żeby poszli zagłosować? Problemem, to jak pani słusznie zauważa, jest frekwencja w ubiegłych wyborach, czy też przewidywana niska frekwencja w majowych wyborach. Natomiast trzeba jednak mówić o tym, że są to bardzo ważne wybory. Bardzo ważne wybory, dlatego że jesteśmy na progu tej nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Mówmy uczciwie o tym, że jest to ostatnia perspektywa, czyli ten okres finansowy, kiedy Polska jest beneficjentem netto, czyli bierze więcej pieniędzy z kasy unijnej, aniżeli odprowadza w formie składek. W tej perspektywie już składki będą dwukrotnie wyższe, aniżeli w mijającej perspektywie. Także bądźmy tego świadomi. I te pieniądze, o te pieniądze trzeba zadbać. Te pieniądze należy właściwie wykorzystać. Jeśli chodzi o Podkarpacie, to jest jeszcze dodatkowy element. Dlatego, że Podkarpacie jest jednym z najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej. Podkarpacie jest najdalej wysuniętym na wschód regionem Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, klimatyczne, położenie geograficzne, jest jednym z najciekawszych regionów w Europie. To wszystko biorąc łącznie, można spożytkować, czyli zaangażować dodatkowe środki poza programami krajowymi czy regionalnym na rozwój Podkarpacia. Wybierzmy tam sprawdzonych ludzi mających doświadczenie w tym zakresie, ażeby ten ostatni okres czasu po prostu wykorzystać z pożytkiem dla Podkarpacia. Panie pośle, jeszcze wracając do tych plusów i minusów akcesji Polski do Unii Europejskiej, przyjrzyjmy się teraz minusom i zjawiskom społecznym, jak migracje, jak eurosieroctwo. Warto było wchodzić do Unii pomimo wszystko? Pani stawia bardzo precyzyjne pytania i ja chciałbym też precyzyjnie odpowiedzieć jako człowiek zajmujący się konkretami w Sejmie, a nie uprawiający politykierki. Natomiast jestem odpowiedzialnym człowiekiem i trudno jest to wszystko wymierzyć. Wie pani, na przykład traktat lizboński. Ja miałem swoje obawy i swoje obawy przedłożyłem publicznie w formie głosowania. Ja uważam, że traktat lizboński powinien być przyjęty w drodze referendum przez suwerena, jakim jest naród. A później głosowałem przeciwko traktatowi lizbońskiemu, argumentując utratę suwerenności. Niestety, z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że miałem rację. Panie redaktor, szanowni państwo, wspólna polityka rolna. O jakiej wspólnej polityce rolnej my możemy mówić, jeśli rolnicy w niektórych krajach Unii Europejskiej mają trzykrotnie wyższe dopłaty bezpośrednio do hektara? Szanowni państwo, o jakiej wspólnej polityce rolnej my możemy mówić, jeśli w każdym państwie zachodniej Europy jest ten interwencjonizm na rynku właśnie rolnictwa, gdzie są dotowane, dofinansowane nie tylko produkty pochodzenia rolnego, ale tak samo środki ochrony roślin. U nas tego nie ma. U nas ktoś uważa, błędnie uważa, że ta ręka rolnego rynku jest panaceum na wszystko. To jest totalna bzdura. To, co widzimy, jeśli chodzi o ograniczenie embargo na eksport polskiej wieprzowiny. Ale nie zwalajmy tego wszystko na sprawę jakichś tam nieporozumień ze wschodem. Bo przypomnijmy sobie, co się stało z owocami miękkimi
mówię o eksporcie na rynki Europy Zachodniej. To przecież Europa Zachodnia importowała truskawki czy maliny z Maroka, z Chin, mając gdzieś, za przeproszeniem, polskich rolników. Pani redaktor, szanowni państwo, a powiedzmy coś na temat wspólnej polityki energetycznej. Jaka wspólna polityka energetyczna? Jak może to być, że praktycznie na granicy wód terytorialnych jest zakopane dwie rury Nord Streamu, a docelowo ma być cztery? Kiedy gaz rosyjski w Wielkiej Brytanii, we Francji jest o ponad 30% tańszy. Jak nas mają, jak nas traktują, jak nas szanują? Naród, jeden z największych państw narodów o bogatej historii w Europie, nasi niby partnerzy Zachodu. O jakiej wspólnej polityce my możemy mówić? Natomiast nie jest to jednoznaczne z tym, że w czambuł potępiam wszystko. Jesteśmy, chcieliśmy być nie w takiej Europie, w wspólnej Europie. Absolutnie nie powinno być zgody na to, ażeby Unia Europejska to była federacja państw. Mówmy o Unii, o Związku na zdrowych zasadach gospodarczych niezależnych narodów, niezależnych państw. Natomiast no, coraz bardziej widzę tendencję, że ograniczenie suwerenności, ono postępuje. I dlatego jeszcze raz mówię, idźmy do wyborów i wybierzmy konkretnych, sprawdzonych ludzi. O akcesji Polski do Unii Europejskiej, to dziesięciolecie członkostwa naszego kraju właśnie w Unii, będziemy jeszcze na naszej antenie podsumowywać, będziemy jeszcze o tym na naszej antenie mówić. Dzisiaj przypomnę, naszym gościem był Stanisław Orzuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu.